Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Speedrun 3.0, kolejny odcinek, gram, komentuję swoje ruchy. Przypomnę tylko, że dzisiaj, czyli 2 marca o godzinie 21.00 startuje pierwszy turniej i on będzie rozgrywany raz w miesiącu. Jest to Bitwa Klubów Polskich. Zapraszam do dołączenia do Pan Szachuś Klub. Link będzie oczywiście w opisie i w komentarzu przypiętym. Zapraszam serdecznie. Walka będzie, myślę, że przednia. Dobra zabawa. Oczywiście tam gramy na 3 minuty plus 0. 2 godziny aż. Wiem, że niektórym czas nie jest... Dla niektórych czas jest za krótki, ale no to nie ja wymyślałem reguły. Myślę, że też można się świetnie bawić. Zapraszam tutaj już do pierwszej partii i jedziemy. Gramy białymi. E4, D5, no to zbijamy, czyli obrona skandynawska. Jeżeli przeciwnik zbija, to skoczek. A jeżeli nie, to właśnie widzimy, że jest skoczek F6. OK. To jest mój system. Zobaczymy, czy przeciwnik zna teorię. Oczywiście gram C4, żeby atakować skoczka. Jeżeli skoczek B6, a tak się gra, to C5 zaplanowałem. Nie zagrał. Dlatego gramy skoczkiem na C3, wyprowadzając figurę. Tutaj prawdopodobnie może być właśnie wyjazd gońcem. No to naturalnie skoczek F3, nic się złego nie dzieje. Pilnujemy E5, C5 również. Cóż, przeciwnik, ja tu zwykle gram przez G6. O, tak też przeciwnik zagrał. Dobra decyzja według mnie. Ok, tu myślę, że po prostu może goniec D3, w sumie się zastanawiam. Wiecie co? Zagram goniec D3, żeby z tempem spróbować jednak tę aktywną figurę wymienić. To się udało. I teraz też zrobię roszadę. Przeciwnik pewnie zrobi roszadę, dokładnie. I zagrajmy aktywnie goniec G5. Moim celem nie jest zbicie skoczka, tylko wyprowadzenie aktywnie figury. Może jakaś prowokacja do H6, goniec H4, tutaj sobie ucieknę gońcem. W następnych ruchach będę grał wieżą. Jest posunięcie takie. Dobra, gramy D5. I tutaj E6 nie wiem, czy nie jest ryzykowne, gdyż troszeczkę skoczka osłabia. Można to też oczywiście na pewno rozważyć. Mogę po E6 po prostu nic nie robić, bo po wybiciu zawsze wybiję skoczkiem. Sprytnie, sprytnie, mój drogi przyjacielu, ale mam wieża D1. Nie mogę oczywiście wybić, bo leciał hetman. Teraz skoczek, gdzie ma odejść? No tu nie może. Skoczek wszystko broni. Jedyny ruch to taki skoczek B4, ale on w ogóle nie jest groźny, bo zagram sobie hetmanem na D2, a potem go wypędzę i będzie musiał iść na A6. Dokładnie. Jeszcze się zastanawiam, czy tutaj nie działa. Nie, no chyba hetman D2. Przy okazji też pilnuję gońca. Nie ma ruchu H6. To się bardzo dobrze teraz gra. Bardzo wygodnie. Ruch A3, skoczek tam nie będzie miał już dobrych pól. No i zobaczcie, jeden atak na hetmana nic nie zmienia tak naprawdę tym skoczkiem. Absolutnie. A figura już jest mniej aktywna i trzeba z nią po prostu coś zrobić mądrego. A co, to powiem szczerze, nie wiem. Niech tutaj się przeciwnik martwi. No cóż, aha, przypomnę oczywiście rankingi, już są rankingi około 1500, więc jest z kim pograć. Gramy A3, żeby jednak ten skoczek sobie stąd wyfrunął i aktywnie wprowadzam drugą wieżę. Zobaczcie, że ja też nie muszę tutaj dużo kombinować. Mogę spokojnie najpierw wprowadzić wszystkie figury. Ten układ dosyć ciekawy i prosty. Wieże na linii D, na linii E, skoczki również swobodnie wyszły. Dobra, teraz się zastanawiam nad tym ruchem, żeby wejść na słabe pole C6 i myślę, że to jest dobre posunięcie. Nie dostrzegam żadnych tutaj innych, jakby to powiedzieć, lepszych ruchów. A wjazd na C6 będzie groziło wzięciem pionka na E7, gdyż wieża w tym pomaga, więc sprawa wydaje się prosta. Problem czarnych polega na tym, że ten skoczek nie ma gry. Zwróćcie na to uwagę. Nie może mnie odstraszyć. Okej. To taki ruch teraz można zagrać prawdopodobnie. Muszę to przemyśleć, bo bicie nie wchodzi w grę. Zostawić to też nie mogę, bo skoczek będzie wtedy dobrze działał. Gramy D6. I ten pionek albo zrobi karierę, albo jej nie zrobi. Ale będę chciał, żeby oczywiście było tak, żeby zrobił karierę. I teraz tak. Skoczek E8 może zagrać. Mogę zaplanować sobie hetman F4 i skoczek na G4, podważyć tego skoczka. To będzie na pewno dobry plan. Tak też zrobimy. Hetman F4. Jeżeli przeciwnik zbije mi pionka, to mam ruch skoczek G4 z atakiem też na skoczka D6 i z podważeniem na F6. Teraz mogę zagrać D7, skoczek ucieknie i skoczek G4. Taki ruch jest możliwy. Wtedy zbijam hetmana, wtedy on zbija tutaj i na przykład gram goniec E7, zdobywając jakość.
Więc w tym wypadku chyba już zdobywam materiał. Ciężko tutaj będzie pewnie mu się bronić. Zobaczcie też, jak fajnie Hetman sobie zwolnił miejsce dla wieży, która dobrze działa. No wieże grają kapitalnie w tym momencie. Skoczek w centrum, związanie. Bazujemy na prostych zasadach w tym momencie. Skoczek H5. Tak właśnie przypuszczałem. To już chyba jest jedna z lepszych odpowiedzi, żeby stracić tylko jakość. Oczywiście przyjmuję ofiarę. Tak jest i gram goniec na e7. Czy widzę coś lepszego? Może w ogóle taki ruch zagrać, ale nie, no goniec e7. Też mogę po prostu zagrać z planem d7, żeby zdobyć całą wieżę, bo pionek robi karierę w tym wypadku. Skoczek, zobaczcie, nie ma dobrych odejść. Może być bicie skoczka, no oczywiście odbije, wszystko się dobrze trzyma, nic się złego nie dzieje. Mogę też tak zagrać, spróbować odbić w ten sposób do końca. No tutaj jest duży wybór do prostego zdobycia materiału, więc w tym wypadku będzie chyba bardzo dobrze. Widzę, że skoczek zagrał tutaj. Mogę G3 jeszcze go postraszyć. Postraszę go G3. Jeżeli będzie szach, to król G2. To mi nie ucieka, dlatego że chcę spędzić skoczka na H5, który nie będzie miał już dobrych widoków. To mi zdecydowanie nie ucieka. Tu przede wszystkim odpędzam skoczka i za chwilę zbijam pewnie wieżę. Potem gram skoczek na C6, żeby bronić D8 i idę D7 do góry. Dokładnie tak się dzieje. Materiał zdobywamy, bo trzeba to zrobić. Jeżeli teraz zbije cokolwiek, na przykład wieża, chociaż goniec pewnie może zbić, ale nieważne, jak na przykład zbiłaby wieża czy goniec, no to D7 nie działa za dobrze, bo wieża wraca i to nie działa, bo wieża mi zbija, więc najpierw gram skoczek na C6. A chwila, chwila. Skoczek C6. Tak, skoczek C6, bo jeszcze jest po wieża C8. Skoczek E7 po wybiciu jest wybicie i grozi wieża D8. Gra bardzo prosta w centrum, jak widać. Tutaj obrona skandynawska przeciwnikowi chyba za bardzo nie wyszła. A jest obrona. Dobra, jest obrona, ale my się tego nie boimy, dlatego że wprowadzę sobie kolejnego skoczka do akcji. Czekam na taki ruch. Wtedy skoczek G5, a skoczek w centrum zawsze troszeczkę wspomaga i odbiera pola następnym figurom przeciwnika, bo będę chciał w ten sposób też wymieniać te figury. Na razie się to nie dzieje, tutaj nic nie grozi, grozi wzięcie pionka, no to na spokojnie B3, nie pozwolę mu po prostu wziąć tego pionka. Też wieża jak się ruszy, to zawsze mam tutaj bicie, chociaż jak wieża wróci na A8, to trzeba uważać na pole A3, ale skoczek B5, więc się trzyma. No i cóż, nawet nie muszę tutaj jakoś specjalnie wymyślać jakichś takich ruchów, które dają mi kompletne zwycięstwo. Teraz myślę, że po prostu nawet do głowy mi przychodzi taki ruch jak król na G2. Ale może zagram A4, żeby ustawić pionki już na białych polach. Jest F5, nie wytrzymał gość. Gramy goniec G5 w tym wypadku. E5 może być zagrane, tak pewnie będzie. Wtedy wskakuje tutaj. Chociaż też jest ciekawe zagranie skoczkiem, bo jeżeli pójdzie król H8, to będzie mat. A właśnie, słuchajcie, dokładnie. Grozi skoczek E7, król F8 i tu mogę zbić, potem wrócić. Mogę też tutaj zbić. Nie no, tutaj już się robi ciężko, skoczki weszły do gry. No to co, skoczek E7. Mogłem oczywiście zbić, ale już dostrzegam ten ładny ruch. I po tym ruchu będę mógł zbić tu, będę mógł zbić tu. Duże zabawy. Mogę zbić tego, mogę wrócić, potem zbić tutaj. No jeżeli wybije, no to się też kończy. Wiecie co? Chyba jednak zbije od razu na E6. Zbije tutaj. I jak on odbije, to... A, skoczek może odbić. Okej. Ale to też mi pasuje, bo zobaczcie, że to się wyrównało. W tym momencie myślę, że po prostu skoczek na C6, broniąc tych pól w centrum. Chcę wymienić i wejść wieżą na E7. No w ogóle chcę wszystko wymienić tutaj w tej sytuacji. I mogę tutaj, jest pionek więcej, a jakość więcej, więc sami widzicie, że to jest już pozycja wygrana. Daję po prostu szacha, wymieniam. No i tutaj po król F6 mogę też zagrać F4, potem przejdę pionkiem. On chce zagrać tu. Ale jak ja zagram tak, on zagra tu, ja królem, on zbije wieżę, to ja dorabiam hetmana, więc idę na ten układ. Wizualnie wygląda, że to czarno tutaj jakoś szybko wygrywają, ale nie, jednak pionek jest uciekający.
Więc on będzie musiał zagrać właśnie skoczkiem na c6, wieża e8 i dorabiamy tutaj sobie za chwilę materiał. Dobra, jedziemy sobie z kolejną partią. Prosiliście, żeby zagrać obronę pirca. Jeżeli będzie e4, to zagramy. Jeżeli d4, no to też zagram g6. Może to przejść do królewsko-indyjskiej. e3, miękko, miękko. Gońca nie uruchomi sobie w aktywny sposób tędy. No to gramy sobie w ten sposób, jak należy. No d6 oczywiście z opcją e5, c5. To też można przygotować f4, ciekawe. No to na pewno tutaj będziemy, może zagram koń h6, trochę inaczej, dlatego że to podchodzi pod obronę holenderską białymi. A skoczek się przyda do tego, żeby tutaj trzymać pole na przykład na f5 i spróbować wejść gońcem, wymienić białopolaki. Zrobimy po prostu roszadę, zagram sobie c5. Albo mogę spróbować, nie no, c5 trzeba podważyć. C5 trzeba podważyć. Każde przepchanie czy bicie jest dla nas dobre, bo rozbija centrum. I zagram skoczek C6, żeby tu spróbować sprowokować do D5, ewentualnie samemu zagrać E5. Myślę też nad goniec F5, żeby wymienić, albo goniec G4. Teraz goniec G4 nie za bardzo mi się chce grać. Bardziej taki ruch chyba mnie teraz interesuje. Dobra, tak zagramy. Spróbujemy rozbić centrum. Może to najlepsze nie jest, obiektywnie, bo może być tak i D5. Nie, D5 nie może być. Obiektywnie dobre. Obiektywnie dobre. To chyba zdobywam pionka na D4. Zbijamy. Jak dają pionki, to bierzemy. Na F4, nie no, lepiej na D4 wziąć pionka. Poza tym po tym ruchu jeszcze jest ciekawe takie zagranie, żeby wziąć gońca. Ale chyba czysty pion więcej jest tutaj też dużą rekompensatą. Szach. Skoczek wejdzie. Nie chcę tego skoczka, więc zagram gońcem na G4. H3, zawsze trochę króla osłabi, bo mogę tak zagrać. O, to ciekawe, powiem szczerze. No to goniec na B6. Powinienem pewnie wrócić na G7. Wiecie co? Bo chodzi o to, że on F5 może mieć. To może być dosyć niebezpieczne. Jeszcze mogę wtrącić. Wieża C8 mogę wtrącić. Więc tak zrobimy. Wtrącone ruchy są zawsze mile widziane po stronie, która to robi, a gorzej jest odwrotnie. Zastanawiam się, czy tutaj, bo mam już takie plany matowe, hetman h4, tutaj skoczek, ale możliwe, że trzeba po prostu podkulić ogon i wrócić sobie spokojnie na g7. Dokładnie tak jest i po prostu wracam na g7. Nie chcę f5. Znaczy chodzi o to, że tutaj skoczek był trochę osłabiony. Po co ryzykować specjalnie? Tak, zostało tak zagrane, ja to widzę. Koniec f5 w takim razie. Po wybiciu wybija skoczek i mam fajne miejsce na g3. Pionek więcej, więc jest dobrze. On ma nie do rozwój. O, zobaczcie, to jest ciekawe zagranie. Zastanawiam się teraz nad hetman h4. Jeżeli on zbije, ja zbijam. On nie może tak, bo ja tu i atakuję. Ale jak zagra tu, po hetman h3, to pytanie, czy ja coś tam mam. Nie widzę, bo skoczek broni bardzo ważnego pola. Dobra, wymieniamy. I zagram hetmanem na h4. Próbując mimo wszystko podważać, tutaj grozi wzięcie skoczkiem na g4, więc się wszystko zgadza. Jest pionek więcej, przeciwnik nie wyszedł gońcem, to zawsze oceniamy na lepszą. Król jest odsłonięty. Oczywiście tutaj można zagrać jakiś taki ruch typu hetman f3, żeby bronić. I to na pewno będzie dobre rozwiązanie, ale wejdzie następna figura do akcji, wieża C2 i będziemy próbować ogarniać więcej pól w obozie przeciwnika. Myślę, że prosta sprawa, czyli naciskać, aż
Aż tutaj ten bąbelek pęknie. Dobra, tutaj będzie opcja, ale nie nabiję tutaj, nie zauważył przeciwnik, bo jak zagra skoczkiem, to ja zbijam tu. Więc wzięcie tego pionka już w ogóle daje mi dużo gry. Źle zagrałem, słuchajcie. Mógłbym zbić na d4 w tej sytuacji. Zbić na d4, on by zbił, abym zbił tutaj. Król tu i mógłbym go męczyć. Tak zagrałeś przeciwniku drogi. No dobra, to chyba po prostu uproszczę pozycję. Zbiję teraz skoczka. On wymieni dokładnie. Ja chyba to w ogóle wymienię, bo to będzie proste rozwiązanie. I wieża C2. Męczę tego pionka. Zawsze po wieża D1 mam goniec C5 i bronię na D6. Teraz gram po prostu na materiał. I wchodzę sobie. To jest też ciekawe, ale myślę, że można to zostawić. Wchodzę wieżą, żeby zagrać na E2 i żeby dać mata. Ok. Zostawię pułapkę. Bij mi gońca i dostaniesz mata na E1. A jak nie, to grozi mat na H2. Aktywność figur, zobaczcie, zrobiła swoje. No właśnie, mamy mata. Lecimy dalej. Dobrze. E4, D5. Znowu obrona skandynawska. Co oni z tą skandynawską wszyscy? Wyprowadzam skoczka z tempem. Zobaczymy, gdzie się hetman schowa. Czyli tradycyjnie na D8. Tak grał Magnus Carlsen kiedyś taką fajną partię z Caruaną. W ogóle technicznie tam go tak zajechał. Myślę, że teraz skoczek na F3. Możliwe, że goniec G4 i zostawimy pułapkę, wyprowadzając prosto figurę, bo grozi wzięcie na F7 i skoczek E5. C6 ewentualnie jest bardzo złe w tym wypadku. Ewentualnie też skoczek tutaj jest w miarę dobry, bo zbijam, on zbija i niestety nie mogę zdobyć materiału, ale goniec. Poczekajcie, chwila. Goniec E3 po prostu. Jak bicie, to oczywiście bicie hetmanem tutaj. A właśnie, czy to jest takie oczywiste? Zawsze tam jakieś pułapki są. Tak, to by działało. To by wszystko działało. Tutaj zagramy H3, żeby już tego gońca dokładnie spędzić. Jeżeli skoczek zbija, godne było też na pewno rozważenia tutaj, ale jak długa roszada, to ja również robię długą roszadę. Prawdopodobnie E6 tak na spokojnie zostanie zagrany, to myślę, że A3 nawet można zagrać, ograniczyć gońca przeciwnika. Tutaj tak na takie ograniczanie figur przeciwnika można grać. Teraz taki ruch rozważam, ale skoczek E5 jeszcze działa. Można też tak rozważać, żeby tu mocno uderzyć, zepsuć strukturę i grać bardzo techniczne szachy. Wprowadzić mogę po prostu też kolejną wieżę. Mogę zagrać G4, się trochę rozepchać. Nie ma takiej potrzeby oczywiście. Teraz kontrola centralnych pól jest bardzo ważna. A3, więc teraz to tak będę sobie rozgrywał w ten sposób. Zawsze goniec ma fajną furtkę w razie ataków na A5. Dokładnie. I wprowadzam sobie kolejną figurę do gry. Tak po prostu. Gość gra dosyć szybko. Myślę, że król B1 nie będzie złym rozwiązaniem, wyczekującym pozycję. Zawsze po długiej roszadzie taki król B1 się dobrze chowa za pionkami, bo czasami są jakieś tam szachy na G5 nieprzyjemne. Czasem się o tym zapomina, jeżeli gramy dosyć tak, powiedzmy, mało uważnie. Wieża F8. No tutaj przeciwnik zasługuje zdecydowanie na jakieś związanie. Więc zagramy goniec B5 z opcją bicia. Oczywiście ja nie muszę tego bić, ja mogę cały czas spróbować wiązać. Jeżeli tak, to mogę tak. Dobrze. On zagrał tutaj teraz chyba T5. Pytanie, jak teraz zaprogresować mu mocniej? Myślę, że taki ruch jest ciekawy. Tu zbić nie może, może. Dobra, Krzysztof. Wiecie co? G4. Poczekam. Niech on się pomęczy. Ja poczekam. G4, odbieram skoczkowi pole. A taki ruch też przydatny na pewno będzie. Może jakieś G5, ale tego nie planuję póki co. Zobaczymy, czy on gdzieś tam ruszy. Może typu taki ruch jak skoczek D5. To zawsze mamy wymianę. Potem C4 i D5 można próbować. Tutaj też muszę pilnować. Na D4, na C6 jest związanie. No w każdym razie gość jest troszkę wycofany. Te figury, które tutaj stoją, hetman i wieża, o tym świadczą. Dobrze, no tutaj wymieniam. Tak sobie chciałem zrobić. Jeżeli pionkiem, no to super, otwiera się następna linia. Teraz pytanie, czy tutaj para gońców jest. Myślę, że najpierw zaatakuję wieżę. I to jest fajne, że jak zagram gońcem tutaj na G5, to nie ma wybicia z szachem, zauważcie. I teraz to się właśnie
przydało. Tutaj jest już niebezpiecznie. Jest f6, bicie. Jeżeli bierze f8, to mam g5. I właśnie o to chodzi, że ten pionek będzie miał tutaj szansę mi pomóc w tej sytuacji. Zobaczcie, czasami wystarczy przygotować kilka fajnych posunięć wyczekujących, a potem to się bardzo, bardzo przydaje. Myślę teraz, że tutaj... Już widzę opcję zdobycia pionka, że jak tak, to wieża, bicie, bicie i po prostu tu. Jeszcze się zastanawiam nad tym. Tak, to będzie lepsze, bo on zbije, ja hetman e2. Tu naciskam mocniej. Jeszcze grożę jakimś tam szachem w razie czego. Bazując na związaniu zdobywamy po raz kolejny materiał. Związania są bardzo, bardzo niebezpieczne. Warto zwracać uwagę na związania. Dzięki nim mamy szansę bardzo często zdobyć materiał i po prostu wygrać partię. Związania, związania, związania. Ok, no to zbijam. Gońca na czysto. Jak widać, co przeciwnik tutaj odwalił? Wieża więcej. Ok, moi drodzy, dzisiaj troszkę krócej, ale mam nadzieję, że wartościowo forma albo, nie wiem, jakaś dyspozycja dnia może wróciła. Przypominam, o 21:00 dzisiaj gramy turniej klubowy. Zapraszam do dołączenia do klubu Pan Szachuś na Liczesie. Walczymy z m.in. Zbigniewem Paklezą, arcymistrzem, z Jaskułem, z Damianem Lewtakiem, z Królem Pawłem. To są streamerzy, którzy też swoje paczki budują. Zapraszam, linki znajdziecie oczywiście w opisie i w komentarzu przypiętym. Pozdrawiam. Cześć.